Witajcie. W dzisiejszym filmie powiem Wam o Mojżeszu, 10 przykazaniach oraz o tym, które z 10 przykazań zostało sfałszowane i podmienione przez byty demoniczne i dlaczego. O tym dowiecie się w całym tym nagraniu. Zacznę od początku. Kilka miesięcy temu pytaliśmy źródła o kolejne wersy modlitwy Ojcze Nasz, którą przekazał Jezus swoim apostołom, a którą wszyscy dobrze znamy. I w tej modlitwie jest taki zwrot: święć się imię Twoje. I chodziło oczywiście o imię źródła, o imię Stwórcy. I spytaliśmy się, czy Stwórca w ogóle ma imię? I źródło powiedział tak, że ma imię, ale że to imię nie jest nikomu znane. Dlaczego? Dlatego, że choćby dlatego, że po pierwsze ludzie by bezcześcili to imię. Na przykład gdyby ktoś zabijał w imię na przykład imienia Stwórcy. Stwórca nie może sobie na to pozwolić, to po pierwsze. Po drugie, ze względu na to, że byty potrafią stworzyć agregory, które wykorzystują na przykład czyjeś imiona. Jak na przykład imię Jezusa jest wykorzystane i jest utworzone z tego agregor. Ludzie, którzy się modlą do imienia Jezusa, bardzo często mają podczepienia właśnie przez byty do ich czakr serca. Tak samo jak wykorzystano postać Matki Jezusa i stworzono Matkę Boską, to jest projekt demoniczny. I z tego samego względu źródło, tak długo jak będzie istniał Matrix, powiedziało, że nie wyjawi swojego imienia ludziom. I wystarczy, ludziom powinno wystarczyć to, że zwracają się w modlitwie na przykład słowami Ojcze, Ty jesteś miłością bądź Twórcą miłości, jak źródło powiedziało. I kilka dni temu spytaliśmy się źródła o trzecie przykazanie, które w Biblii jest trzecim przykazaniem, natomiast w Kościele katolickim to jest drugie przykazanie, ze względu na to, że to prawdziwe drugie przykazanie zostało wymazane. Przykazanie mówiące o tym, by nie gromadzić żadnych obrazów, żadnych przedmiotów kultu religijnego. To akurat w Kościele katolickim tego przykazania nie ma, więc automatycznie jest przykazanie, które mówi o tym, nie wzywaj imienia Pana Boga swego nadaremnie. I spytaliśmy się źródła, o co chodzi? Przecież nikt nie zna imienia, po pierwsze. Więc o co chodzi z tym przykazaniem? I źródło powiedziało, że to nie jest przykazanie od niego. Że źródło pierwotnie nie dało tego przykazania. To spytaliśmy się, od kogo jest to przykazanie? I źródło powiedziało, że po prostu byty podmieniły to akurat przykazanie z oryginalnym, które zostało przekazane przez Twórcę. I o tym, jakie to jest przykazanie, jak brzmi to właśnie prawdziwe przekazanie od źródła, powiem Wam pod koniec filmu, gdy opowiem Wam na temat tego, w jaki sposób w ogóle doszło do przekazania tych 10 przykazań, w tym tego trzeciego, które zostało podmienione. Wiele miesięcy temu, może z pół roku temu, byliśmy podczas na górze Synaj, gdzie oczywiście Mojżesz otrzymał te 10 przykazań i sprawdziliśmy, co tam naprawdę się stało, w jaki sposób doszło do przekazania tych przykazań. Otóż Mojżesz oczywiście wszedł na tą górę i zobaczył światło, kulę światła, energię, która z dostępnego tam materiału skalnego w tym materiale wyrzeźbiła po prostu te 10 przykazań na dwóch tablicach i Mojżesz te przykazania zniósł. Ale co ciekawe, jak Mojżesz zszedł na dół tej góry, to jego lud czekał na niego aż 40 dni. Pomimo, że dla niego ta wyprawa na szczyt tej góry Synaj i powrót zajęła mu to załóżmy kilka godzin, dla ludzi na dole zajęło to aż 40 dni. Co więcej, Mojżesz jak zszedł z tej góry, to cały promieniał. Jego twarz, ubranie, wszystko to promieniowało jakąś nieznaną formą energii. I poszliśmy do tego zdarzenia, kiedy Mojżesz otrzymywał te przykazania i właśnie zobaczyliśmy tą kulę światła. Kulę światła, która była jakąś formą energii czy technologii istot pozaziemskich bądź istot energetycznych. Tego do końca nie wiemy, bo nie wnikaliśmy w to. I że ona te pół roku temu, jak byliśmy przy tym zdarzeniu, właśnie zobaczyła, po pierwsze, coś zadziało się z ciałem Mojżesza, żeby go uchronić, ponieważ to promieniowanie tej kuli było dość szkodliwe dla ludzkiego organizmu, więc coś się zadziało z jego
z jego ciałem. Jego ciało najprawdopodobniej zostało zamienione w formie energii, żeby uchronić go przed skutkami tego promieniowania, które przyszło stworzyć te tablice z tymi przykazaniami. I w momencie, kiedy tworzono te przykazania, jak później żeśmy spytali się źródła, dlaczego upłynęło 40 dni dla ludzi, którzy na niego czekali, źródło powiedziało, że po prostu doszło do zagięcia czasu. Po prostu doszło do zjawiska fizycznego, które spowodowało to, że dla jego ludu, którzy na niego czekał, upłynęło aż 40 dni. Dla niego być może tylko kilka godzin. I druga rzecz, która właśnie tłumaczy to, co my żeśmy zobaczyli, dlaczego, co jest zapisane też w Biblii. Zwróćcie uwagę, że te słowa, gdzie ludzie zobaczyli jego ciało i jego ubranie, jak promieniowało jakąś formą energii, to jest zapisane w Biblii. I my zobaczyliśmy właśnie, że to jego promieniowanie tego ciała było związane właśnie z tą formą energii, z którą on miał kontakt. I wtedy poprosiłem żonę, by poszła za tym światłem. Poszła za tym światłem, przeniosła się do tej przestrzeni, z której to światło wyszło i zobaczyła tam istotę przypominającą człowieka. Istotę tak naprawdę energetyczną, bo to, co żona widzi, głównie widzi w formie energii. Istoty bądź energii po prostu. Istotę ludzką od światła. Ta istota była, no, działała na polecenie stwórcy, źródła, ale ona była, wyglądała, miała na sobie niebieskie szaty, ludzki wygląd, twarz okrągłą, ale była bardzo zaskoczona w momencie, kiedy zobaczyła moją żonę. I wyszła od niej informacja telepatycznie, żeby po prostu wróciła później, bo ona nie wie tak naprawdę, jak się zachować, co ma powiedzieć. Trochę wyglądała tak, jakby została zaskoczona podczas kąpieli. Więc po prostu wycofaliśmy się i przez pół roku właściwie w ogóle do tej sytuacji żeśmy nie wracali. I dopiero kilka dni temu, kiedy z powrotem wróciliśmy do tych 10 przykazań, szczególnie właśnie do tego trzeciego przykazania, jakby spytaliśmy się źródła, jaki jest sens tego przykazania, skoro dlaczego nie można wzywać imienia, po pierwsze, stwórcy, skoro tak naprawdę przede wszystkim nikt go nie zna, tego imienia prawdziwego. Po co w ogóle taki sens, że nie można wzywać imienia, nawet do błahych spraw, ale tak naprawdę wszystkie sprawy dla ludzi są ważne. Wszystko zależy od miary, prawda? Jaką miarą my coś mierzymy, prawda? Dla dziecka być może zagubiona lalka będzie czymś ważnym, a dla dorosłego być może dopiero będzie wzywał stwórcę, jak nie wiem, ma bardzo poważne sprawy, typu na przykład jak przetrwać, jak zdobyć pieniądze na utrzymanie czy na jedzenie. Więc mówię, dla każdego ważność spraw zależy od jego osobistej miary, więc to przykazanie po prostu nie miało sensu. Dlatego spytaliśmy się źródła, o co chodzi. No i źródło powiedziało, że tak jak wam już mówiłem, że za chwilę wam powiem, jak jest naprawdę prawdziwe trzecie przykazanie, które zostało podmienione. I wróciliśmy do tej istoty, właściwie 3 godziny później, bo ona sygnał od niej wyszedł taki, że wróć później. No więc wróciliśmy. Tak naprawdę powiedziała mi, żeby wróciła po 3 godzinach, bo oczywiście w tej w czasoprzestrzeni można cofać się do dowolnego punktu w czasie, więc nawet jak upłynęło w naszej przestrzeni pół roku, tak naprawdę możemy się cofnąć o przejść w czasie o na przykład 3 godziny później. No i wróciliśmy 3 godziny później. Okazało się, że te pierwotne istoty, które żeśmy zastali, już nie było, ale były 3 inne istoty, bardzo podobne do tej pierwszej, w niebieskich szatach. Istota światła, bo to nie ma, tutaj nie ulega wątpliwości, że one są istotami pozytywnymi, wysłanymi przez źródło ze względu na właśnie na to, żeby przekazały te przekazania dla Mojżesza. Zresztą powiem wam też, o tym też powiem w innym filmie, że przy zjawisku tak zwanego roztąpienia wód Morza Czerwonego, gdy Mojżesz obserwował to zjawisko, to też brały udział te istoty i ich technologia. Co więcej, jak sprawdzaliśmy przyszłość, za 100 lat po upadku Matrixa, to te same istoty też będą jak gdyby pomagać ludzkości w kierowaniu właśnie całą populacją za właśnie tej, która będzie istniała za 100 lat po upadku Matrixa. A ci ludzie to nie będą przywódcy, to będą bardziej jak doradcy, można powiedzieć, ze względu na to, że oni mają jakieś doświadczenie i mają połączenie ze źródłem lepsze i mają też być może doświadczenie. My zresztą później spytaliśmy się źródła, czy oni w ogóle mają ciała fizyczne. Źródło powiedziało, że
Tutaj to jest pojęcie względne, więc nie odpowiedziała ani tak, ani nie. Wróciliśmy do tych istot i były właśnie te trzy istoty. I żona się spytała ich, czy cokolwiek powiedzą, skąd oni są, czy mają ciała i tak dalej, ale te istoty tak naprawdę nie chciały z nami rozmawiać. Dlaczego? Podejrzewam, że dlatego, że istoty od światła wiedzą, jak ludzie podchodzą do takich istot jak oni. I najszybciej po prostu zaczną się do nich modlić, więc woleli po prostu przemilczeć nasze pytania. Wiem, że istoty, gdyby to były istoty z mroku, to one by z chęcią odpowiedziały na wiele, wiele pytań. Po to właśnie, żeby ci ludzie, którzy wysłuchają na przykład tego nagrania, żeby zaczęli się modlić do tych istot. Więc one wolały to po prostu przemilczeć. Myślę, że sytuacja się zmieni w momencie, kiedy większość Polaków zyska tą świadomość i będzie wiedziała, żeby do żadnych pośredników się nie modlić i modli się wyłącznie do Stwórcy. Myślę, że wtedy takie istoty będą bardziej chętne do tego, żeby wypowiadać się na różne tematy, w tym na przykład na temat związany ze swoim pochodzeniem. Więc to samo było z Jezusem. Dlatego na tym kanale możecie spotkać jedno nagranie, jeżeli chodzi o wypowiedź Jezusa. I Jezus też był niechętny. Też była informacja od Niego, że przecież o to samo możecie spytać źródła. I On był właśnie niechętny ze względu na to, że ludzie podchodzą do Niego jak do Boga. Wzięli Go za Boga, modlą się do Niego jak do Boga, a Jezus tego nie chciał i dlatego też był niechętny. I my nie będziemy też tak długo Jego niepokoić, jak ludzie po prostu nie zrozumieją, kim naprawdę jest Jezus i że wszelka chwała należy się Stwórcy i do Niego należy kierować wszelkie modlitwy i prośby. Dobrze, wróciliśmy po prostu od tych istot i tak naprawdę niczego więcej się od nich nie dowiedzieliśmy, oprócz tego, że zobaczyliśmy, jak wyglądają, że zostały wysłane przez źródło, że skorzystały ze swojej technologii, która posłużyła im do stworzenia tych tablic dla Mojżesza z przykazaniami. Tyle wiemy na dzień dzisiejszy. Natomiast wracając do tego, jakie jest naprawdę prawdziwe trzecie przykazanie, te, które normalnie w Biblii jest zapisane, nie wzywa imienia Pana Boga swego nadaremnie. Tak naprawdę źródło powiedziało, że prawdziwe przykazanie, trzecie, brzmi: kochaj bliźniego jak siebie samego. To jest trzecie prawdziwe przykazanie od źródła. Ono zostało właśnie zamienione ze względu na to, że po prostu to jest nie na rękę bytom demonicznym, które nie chcą, żebyśmy się kochali jak siebie samego. Więc pamiętajcie, trzy najważniejsze przykazania to jest pierwsze: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli to też jest do katolików ważne przesłanie. A Jezus nie jest Bogiem. Nie powinniście się modlić, dlatego że to grozi tym, że po prostu podepną wam się pod serce, czakrę serca, byty demoniczne, które po prostu uważają się, że to projekt ich jest, prawda? Więc to jest agregor, prawda? I łatwo można, modląc się regularnie i intensywnie do Jezusa, można dać się podpiąć pod agregor i po prostu tracić na tym energię, a nie zyskiwać się ze źródła i pomoc też ze źródła. Po drugie, drugie przykazanie mówi o tym, żeby nie gromadzić żadnych przedmiotów kultu religijnego i nie modlić się do żadnych właśnie figurek, czy to obrazów, czy to tego, co jest w niebie, co jest na ziemi, co jest pod ziemią, prawda? I w oceanach. To jest drugie przykazanie, tak mówię swoimi słowami. W Biblii jest to oczywiście bardziej precyzyjnie zapisane. Katolicy w ogóle tego przykazania nie mają. Dlatego u katolików przykazanie te, które mówi o tym, żeby nie wzywać imienia Pana Boga na nadaremnie, jest już teraz jako drugie. No i trzecie prawdziwe przykazanie brzmi: kochaj bliźniego jak siebie samego. A resztę przykazań znacie, są one w Biblii i myślę, że każdemu chrześcijaninowi są znane, więc nie będę ich przytaczał. To wszystko, co mam Wam do przekazania, jeżeli chodzi o Mojżesza, w tym wypadku, w przypadku 10 przykazań. W innym filmie powiem Wam, jak przebiegało roztopienie się wód Morza Czerwonego i czy Mojżesz przeszedł naprawdę po dnie morza, a i w ogóle po co to zostało stworzone, to zjawisko niezwykłe, tak naprawdę, które żeśmy obserwowali, w jakim celu. O tym powiem Wam w innym filmie, o Mojżeszu także. Także na razie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.